Namaluję siebie. Aha. I chłopaka. Twojego chłopaka? Przyszłaś. Dobra. Ze swojej pracowni plastycznej wyszedł Jonasz po godzinie pracy. Super miejscóweczka. Niestety nie do wjechania w ogóle z przyczepą, a właściwie nawet chyba ciężko byłoby tam wjechać samochodem. Przepraszam. Po prostu nie mam na to wytłumaczenia nawet. Sorki. Proszę bardzo, tak sobie ustawię. Dzień dobry moi drodzy. Dzisiaj niedziela, czyli dla nas już czwarty dzień targów. I lecimy, rozpoczynamy kolejny dzień. Troszeczkę jesteśmy już, znaczy dzieci, przemęczone właściwie tutaj tym, że już nie chciało im się z rana wstawać. Ale ja cały czas jestem jeszcze pełen energii i czekamy tutaj na was. Pewnie jak to obejrzycie, to już będzie po targach, więc mówienie wam, żebyście tu przebywali, jest troszeczkę bez sensu, nie? Od czego rozpoczynam dzień dzisiejszy? Po pierwsze odpuszczenia muzyczki. Vintage reggae nam się tutaj pobujało. A po drugie, chodźcie, pokażę wam, co muszę zrobić z samego rana. Dzisiejszy dzień rozpocznę od tego pomieszczenia. I nie chcę wam pokazywać, że idę do toalety. Nie? Muszę pozmywać. Trochę się tego nazbierało przez wczorajszy dzień. Jak w karawaningu, no. Każdy dzień z rana trzeba przyczepę ogarnąć. Jeśli zastanawiacie się, dlaczego nasze materace lądowały tutaj, to odpowiedź znajduje się w środku. Zrobiliśmy dwa blaty robocze dla Julki i dla Jonasza, żeby mogli rysować sobie na dużych flipchartowych kartach. Jonasz, powiesz nam, co rysujesz? Możesz ty powiedzieć. Mogę ja powiedzieć? Dobra. Jonasz rysuje podróż dookoła świata, więc będzie rysował różne kraje, różne miejsca i definicje. Tu na początek mamy USA i kowboja. A na drugim blacie rysuje się Julka, która na razie narysowała kogo? Siebie. Siebie. Namaluję siebie. Aha. I chłopaka. Twojego chłopaka? Przyszłaś. Dobra. Julka, co robisz? Robię kółko. Kreatywność naszych dzieci jest nieograniczona. Jedzie pociąg z daleka, na nikogo nie czeka. Robimy ciufcie. Ja jestem 6 minut na hulajnodze. A ja teraz chciałbym jechać hoverboardem. Jedziemy! Szybciej! Szybciej! Ze swojej pracowni plastycznej wyszedł Jonasz po godzinie pracy. Narysował swoją podróż dookoła świata. No i co tu po kolei mamy? Wspominane USA jest cowboy, tak? Kanada, czyli hokej, tak? Tutaj dalej. Tutaj Korea, sushi, Japonia, no takie te czapeczki, ryż, nie? Rosja, jest pop, jest cerkiew. Chiny, a to jest taki ten sławny budynek, którego nazwy nie pamiętam. Norwegia to oczywiście wikingowie. Belgia, frytki, tak? Z majonezem, nie ma ketchupu. RPA. A kto to jest? Bo to są czarnoskórzy, tak? A tutaj Francja, czyli z bagietą pod wieżą Eiffla. Anglia spotkał się z pastorem na herbatce o 5 o'clocku. Włochy zjadł pizzę tutaj z kucharzem. Turcja. Jeszcze powinien jeść kebaba, nie? Australia. Australia spotkał się z kangurem. Denmark, czyli Grenlandia, a Denmark to Dania, ale jest właścicielem Grenlandii. Tutaj po prostu no, na Grenlandii nic nie ma, nie? Iceland, tak samo. A co on to jest, na łyżwach? No, się wybawi. Dobrze. Ireland, czyli Irlandia. Świętego Patryka. Aha, no tak, Świętego Patryka i Arktyka. Zimno, z Eskimosem. Wie jak? Jesteś zadowolony z swojej pracy, panie plastyku? Bardzo. To teraz brawka dla Jonasza od was wszystkich. 3, 2, 1, brawo! Brawo! Musisz zaklaskać. Jonasza, brawo! 3, 4. Brawo! Dzień dobry. Witajcie. Wczoraj zakończyły się targi w Nadarzynie. I sorki, ale zasadniczo od momentu naszej prelekcji, od nagrywania tych wszystkich prelekcji, które zapewne widzieliście, albo mam nadzieję, że widzieliście, to już nic nie nagrywaliśmy, bo zasadniczo po prostu całe zwijanie i tak dalej to były troszkę ekspresje, emocje, szybko, szybko, nie? Więc pozwólcie, że tak naprawdę nie będę się rozgadywał w telegraficznym skrócie, wam opowiem, co się działo od wczoraj. Dzisiaj jest poniedziałek, wczoraj targi skończyły się o godzinie 17:00. Szybciutki wyjazd z przyczepą, ogarnięcie się.
No i potem jeszcze przez kilka dobrych godzin staliśmy na strefie zlotu. Zasadniczo był to już goły parking, bo prawie nikt tam nie stał. Musieliśmy przepakowywać do swojej przyczepy z tej wypożyczonej Adrii i po prostu ciągły taki ruch. Dopiero wieczorem stamtąd wyjechaliśmy. Krzysiek z Dorotą. Tutaj po raz kolejny ich pomoc okazała się nieodzowna, bo Krzysiek zaproponował nam takie rozwiązanie, że wieczorem z dwiema przyczepami kopnęliśmy się do Łomianek, skąd mamy tą przyczepę drugą wypożyczoną. Krzysiek ciągnął tamtą Adrię, a my ciągnęliśmy swoją budeczkę. Próbowaliśmy znaleźć jakieś fajne miejsce na nocleg. Kopnęliśmy się nad jezioro Dziekanowskie, super miejscóweczka. Niestety nie do wjechania w ogóle z przyczepą, a właściwie nawet chyba ciężko byłoby tam wjechać samochodem, przynajmniej tak to wieczorem wyglądało. Troszeczkę pokręciliśmy się wokół tego jeziorka. Był taki plan, żeby to nakręcić, no ale było zbyt ciemno i tak naprawdę te ujęcia myślę, że byłyby mało ciekawe. Ostatecznie zlokalizowaliśmy się koło Biedronki i tutaj spędziliśmy noc. Teraz szybciutko śmigamy z tamtą przyczepą do wypożyczalni ją oddać i zobaczymy, co dzisiejszy dzień przyniesie. Na koniec, mimo że sobie tego nie życzył Krzysiek, to bardzo chcieliśmy podziękować Krzyśkowi i Dorocie za całą pomoc, którą nam okazaliście podczas tych wszystkich dni targów i po prostu wczoraj to dołożyliście jeszcze tylko wisienkę na torcie. To chciałem powiedzieć, bo bardzo się z tego cieszę po prostu, że no, mamy takich znajomych jak Krzysiek i Dorota, którzy nam wykazali tyle pomocy. Tu na takim pobocznym parkingu żeśmy się fajnie zlokalizowali prostopadle, żeśmy ustawiliśmy swoją budę. A z kolei równolegle już wczoraj wieczorem zapiliśmy Adrię do naszego samochodu. Jesteśmy gotowi do wyjazdu. W tym miejscu jeszcze, jakby już kończąc zupełnie wątek targów, bardzo chciałem podziękować wszystkim tym, którzy tworzyli z nami strefę YouTubera. Dziękuję również Michałowi, kapitanowi przyczepie, który nas do tej strefki zaprosił. To była dla nas niesamowita przygoda. Dziękuję tym wszystkim, których mogliśmy na tej strefie spotkać. To były naprawdę niesamowite spotkania, które napompowały nas niesamowitą energią i jakąś taką radością. Kurczę, że ktoś przychodzi, chce z nami piątkę przybić, więc naprawdę to było niesamowite. Co niektórych YouTuberów, przepraszam, że się nie pożegnaliśmy za taki brak ogłady kulturalnej z naszej strony, ale po prostu w takich troszeczkę emocjach wynosiliśmy się z tej hali, że potem wyjechaliśmy, szybkie pakowanie i potem było już późno. Przepraszam, po prostu nie mam na to wytłumaczenia nawet. Sorki. Oddaliśmy przyczepę w kamperowy.pl. Możecie sobie zobaczyć tu za mną, ile tutaj tych przyczep stoi. Ale tak wam zrobię taki różny tutaj view. Jak widzicie, sporo tego jest, więc jeżeli po pierwsze potrzebowalibyście przyczepę, żeby wypożyczyć, to kamperowy.pl. Jeżeli chcielibyście przyczepę kupić, to kamperowy.pl. I tyle. Ostatnie dni, jeżdżąc samochodem, gdziekolwiek, używaliśmy dodatkowych lusterek, które pożyczył nam Bartek. I teraz nie pomyślałem, że jak tu przyjeżdżam, to że powinienem wziąć dodatkowe lusterko, z prostu do przegania 500 metrów, więc jakby luzik, nie? Bo przecież cały czas nie mamy tego zgubionego lusterka. I teraz jaki mam patent, słuchajcie, na to, żeby stąd wyjechać, odpalę sobie telefon, aparat i tryb selfie włączę. Proszę bardzo, tak sobie ustawię i tu chociaż z tego placu, żeby wyjechać, taką rzeźbą sobie poradzę. Kurde, genialnie wszystko widać, ja sobie go przykleję taśmą. Bo moi drodzy, w karawaningu to trzeba sobie radzić. Dobrze mówię, Janek? To na śniadanie! Do naszu, już przybywam! Ale gdzie ty idziesz? No, na śniadanie. A czy ja ci mówiłem, że masz iść do nasze śniadanie? Ha, że mam se pójść gdziekolwiek. No idź po prostu na śniadanie. Idę do Maka. Gdzie? Do Maka. I zostawam. Jemy sobie śniadanko. Asia nam tu pięknie przygotowała. Tylko jest problem, bo Janek ma chyba uczulenie na coś. Coś spuchło. Na wkłosy winogron i wszystkich wkręca. Jesteśmy z Asią po ożywczych prysznicach. Tę naszą przyczepę to my jednak ją uwielbiamy, nie? Tu wszystko wiemy, co gdzie, jak jest. Naszła mnie taka myśl, słuchajcie, z którą wam chciałbym się z wami podzielić. Coś jest takiego w przyczepie, jak wyjeżdżamy,
że nagle dzieciaki przestają się kłócić albo robią to mniej, że potrafią się w czwórkę bawić. I oczywiście myślimy sobie, że to zasługa wczepy kempingowej, chociaż pewnie trochę tak jest, że teraz jesteśmy tak troszeczkę wyjeżdżając, odcięci od problemów typu szkoła, typu to, co się dzieje w mieszkaniu, w pracy, wiecie, gdzieś tam w firmie i tak dalej, nie? Więc pewnie to też wbija taki pozytywny vibe. Natomiast to, co jest jakby główną myślą, to, co najbardziej myślimy, dlaczego tak jest pozytywnie, to to, że dzieciaki jednak nie siedzą od rana w telefonach. I tak jak mówiłem na prelekcji, pewnie, że czasami trochę z tych mediów trzeba korzystać, ale nie cały czas. I jednak odcięcie ich od tych telewizorków powoduje u nich wzrost kreatywności. Coś biegają, coś robią. Tak, po prostu nie chce nam się wracać, bo jest tak, wiecie, dobrze. Kokolinko, kolinko moja, kokolinko. Ten gdzieś tam poleciał w ogóle. Cześć Jarek, trzymaj się. Wczuł się za bardzo. Podjęliśmy ekstremalny pomysł o godzinie 16, że jedziemy do stolicy. Zasadniczo nie wiem, po co tam jedziemy. Nie wiem, przejechać się metrem i pokazać dzieciom Pałac Kultury. Plan mamy taki, że chcemy się tutaj do Młocin wbić na park and ride'a i tam pójść na metro. Więc będzie atrakcja przejazdu metrem. Tak, i ledwo skończyłem do Was rozmawiać i już jest koreczek. To się nazywa kompilacja potrzeb fizjologicznych w rodzinie wielodzietnej. Janek już wyszedł, w środku jest Julka, a tu stoi jeszcze Jonasz, Jaśmina i ja. Przyznam szczerze, nie wiem jak ten park and ride działa, bo nie ma tutaj żadnego, wiecie, parkomatu czy coś takiego, ale tu zakończyłem innego pana, który ma samochód zaparkowany, mówi, że działa na takiej zasadzie, że wjeżdżasz, parkujesz i oni czasami tak wyrywczo tutaj pojawiają się ci parkingowi. I jeżeli wyjeżdżając masz bilet na metro, cokolwiek, całodobowy czy coś tam, to spoko, parking jest dzisiaj za darmo. Jak nie, to bulisz stówę. Bardzo dobrze, bo my idziemy na metro. Czujemy się troszeczkę, wiecie, jakbyśmy mieszkali na wsi, nie? Żeby się z metrem ogarnąć. Kupiliśmy tutaj w takim biletomacie dwa bilety normalne i to spoko, wydrukowało nam takie kartoniki i potem trzy ulgowe. I niestety z tych trzech ulgowych wydrukował nam tylko dwa, bo chyba skończył mu się papier. Plus do tego jakieś takie potwierdzenie, więc mam nadzieję, że to w ogóle wejdzie. Wkładasz? No dobrze, teraz czynisz chwilę i przechodzisz. Fajne, co nie? Jesteśmy tu Młociny, czyli końcówka metra, dojedziemy sobie do centrum. Czujemy się troszeczkę naprawdę, wiecie, jak to ty odludkowie. Odkrywamy po prostu coś tak oczywistego jak metro. Śmiesznie jest. Jedziemy. Zwykle jakaś abstrakcja. Pogubiliśmy się, jeśli chodzi o metro, nie? Ale już idziemy. Za każdym razem, jak jestem w Wawce, fakt faktem, że kilka lat nie byłem już tutaj w centrum, ale za każdym razem, jak tu jestem, to kręcenie się tutaj po tych tunelach w centrum jest dla mnie pasjonujące po prostu, nie? Za każdym razem, jak wychodzę, to tak trochę odkrywam Amerykę, nie? A, tu wyszedłem, dobra, spoko, nie? Przyjechaliśmy do centrum tylko po to, żeby zamówić kebaba. W międzyczasie, oczekując na kebab, Jaśmina pokaże nam, jak układa kostkę. Janek przygotował odpowiedni wzorek. I jest? No, to nasze danie, moje i Jonasza. Aż to wygląda pięknie. Te warty, to mięsko okraszone jeszcze cebulką i innymi warzywkami. Ładnie to wygląda, co? Za ładnie. Aj, tak to jest, że czasami niektóre ujęcia trzeba kręcić drugi raz, bo jak się kręci pod światło. Słuchajcie, to miejsce mega polecamy, naprawdę. Kebab Egipt pomiędzy ulicą Nowogrodzką a alejami jerozolimskimi. Wpadajcie tutaj, mega pyszne jedzonko, przemiły, sympatyczny właściciel, super. Smacznego, jak tu będziecie, wpadajcie. Szybka przelotka autobusem i już jesteśmy, jeśli dobrze kojarzę, koło Palmy. Tak, dokładnie, to jest to rondo z Palmą. I pójdziemy sobie Nowym Światem, albo tam też na jakiś autobus, czyli nie, tam tramwaj chyba nie jeździ. Śmigniemy sobie w kierunku krakowskiego przedmieścia. Dobrze, jesteśmy na ulicy Nowy Świat i odwiedziliśmy bardzo ważny punkt na tej ulicy, a mianowicie sklep Żabka.
odkrywamy nową funkcję Google, o której wiedziałem, ale nigdy nie używałem, a mianowicie przemieszczanie się za pomocą komunikacji miejskiej. Bardzo fajnie to działa. Zapodaliśmy sobie, że stąd chcemy dostać się na plac zamkowy i on pokazał nam, jakimi autobusami możemy to zrobić. Jesteśmy pod hotelem europejskim, który jest no fajną architekturą klasyczną. Krótki szocik teraz. Właśnie przechodzimy koło pomnika Adama Mickiewicza. Janek mówi tak: Adam Mickiewicz? Nie lubię go. On ciągle tylko pisał, a teraz ja to muszę czytać. I dochodzimy właśnie do placu zamkowego i z placem zamkowym mam dla was bardzo fajną historię. Nie wiem, ile miałem lat. Może 20, ale na pewno byłem na studiach jakoś. Przyjechałem tutaj na Festiwal Muzyki Dobrej. Bardzo fajny festiwal, taki chrześcijański. Tutaj była scena, bardzo dużo się działo. I ten festiwal miał trwać 2 dni. Po pierwszym dniu koncerty skończyły się o godzinie 1 w nocy. Ja oczywiście nie miałem załatwionego noclegu. I mając plecak ze śpiworem, kręciłem się, pamiętam, chyba do godziny 4 po Warszawie, zastanawiając się, gdzie by tu przekimać. Miejsca, które wymyślałem, po prostu... No nie będę o tym mówił, bo to jest żenujące po prostu. Ostatecznie o 5 nad ranem wylądowałem na Dworcu Centralnym, tam się chwilę przekimałem i stwierdziłem, że wracam do Trójmiasta. Taka historia, nie? Dzisiaj na Placu Zamkowym też jest koncert, ale taki trochę mniejszy. Wrota od Zamku Królewskiego są otwarte. Dla mnie to jest niesamowite, bo tak, patrzcie, tu jest gotyk. Tutaj już jest, nie wiem, jakiś renesans czy coś takiego, a tu jest jeszcze coś późniejszego, a tu jest w ogóle jakiś klasycyzm. A u góry ta wieża jest barokowa. Być może, że się mylę co do tego, jakie to są style, bo już nie pamiętam zbyt wiele ze swoich studiów. Tyle pamiętam, tyle z mojej edukacji architektonicznej. Chodzimy takimi klimaciastymi uliczkami Starego Miasta. O, i tu nagle otwarcie jest ryneczek Starego Miasta Warszawa. Ale my go mijamy, bo skręcamy tutaj w zupełnie w ciemność i tam jest gdzieś plac zabaw, okej. Okay. Tak trochę byliśmy niepewni, co to będzie ten plac zabaw, bo wiecie, Google Mapa to tylko informacja, nie? Pytanie było, czy on będzie oświetlony, ale oświetlony jest super. Chodźcie, zobaczymy, czy oni tam się bawią. Taka biegająca karuzela. Niech wytrzyma, wygrywa. Ale dobra, ale to musicie iść równymi krokami, tak? Raz, dwa, raz, dwa, raz, dwa, raz, dwa. Raz, dwa, raz, dwa, raz, dwa. Jest. To jest jakaś dziwna huśtawka. Ewidentnie dla 4 osób. Nie, to jest do buja, nie do kręcenia. Taki konik tylko na 4 osoby. Coś akurat dla 2 plus 4.